postęp pracy jest ogromny. Gołym okiem widać już właściwie, jak ta droga będzie przebiegała, jak będzie wyglądała. Część już jest wyasfaltowana. Gotowe są dwa obiekty mostowe. Jeden nad potokiem Doa, drugi nad potokiem Ostropka. Niebawem nasypy się pojawią. Wiosną część prac zostanie przeniesiona na okres wiosenny ze względu na to, że te temperatury już nie sprzyjają wszystkim pracom drogowym. Tak więc wykończenie tych obiektów mostowych, czyli kapy chodnikowe i całe wyposażenie obiektu będzie możliwe do wykonania wiosną. Mieliśmy dwie niespodzianki. Wykonawcę po pierwsze w maju zaskoczyły dosyć duże opady deszczu. Wtedy, kiedy była wykonywana stabilizacja drogi i ta pogoda skutecznie uniemożliwiła wykonanie tego zakresu. No i druga rzecz, o której już też dosyć głośno było, czyli wykopaliska z II wojny światowej. No i na pewno ten termin będzie przez wykonawcę, właściwie jest już aneksowany, będzie procedowany, jest procedowany i z całą pewnością ten termin nieco się przesunie.